dzisiaj, 9 czerwca, organizowana jest impreza troszkę może plenerowa, ale też taki rajd samochodów zabytkowych i 9 rajd tarnowski samochodów zabytkowych i 3 mistrzostwa Polski samochodów zabytkowych. Wszyscy, którzy interesują się takimi samochodami, które no, można już zaliczyć do zabytków, myślę, że dzisiaj się tutaj zjawią, ponad 50 uczestników. Będą też pewnie zapaleni automobiliści, będą samochody trochę młodsze. Myślę, że świetna impreza, świetne wydarzenie dla wszystkich takich pasjonatów. I jest to tylko pewien etap tego wydarzenia, bo trasa tego przejazdu jest długa i atrakcji po drodze wiele. W pierwszej kolejności pragnę podziękować panu wójtowi, wszystkim samorządowcom, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, panu Filipowi Marcińcowi, Automobil Klub Tarnów, jego współpracownikom, sponsorom za zorganizowanie dzisiejszego rajdu, dzisiejszej uroczystości. Pragnę podziękować wszystkim właścicielom samochodów zabytkowych. To właśnie dzięki nim nasi mieszkańcy, mieszkańcy ościennych gmin mogą podziwiać, zobaczyć samochody, które mają po 30, 40, 50 lat. Dzięki nim nasi dziadkowie, rodzice, pradziadkowie mogą przypomnieć sobie, jakie samochody poruszały się po drogach polskich kiedyś, a młodsze pokolenie może porównać technologię nowoczesnych samochodów, tak wspaniałych samochodów, które są wyposażone w elektronikę, winki, mimo to, że te samochody są tak bardzo stare, a nadal nas zadziwiają, podziwiają. Myślę, że takie rajdy będą organizowane w kolejnych latach, w przyszłym roku. Jak to sama nazwa wskazuje, Gmina Lisia Góra zawsze po drodze. Bardzo chętnie zawsze zapraszamy wszystkim zawodnikom. Dzisiaj życzę samych sukcesów, zajęcia jak najlepszych miejsc, a przede wszystkim ukończenia zawodu bezpiecznie. Dobra. 3, 2, 1.